Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Łukasz Pawłowski. A ja, Piotr Tajczyński. I zapraszamy na kolejny odcinek podcastu amerykańskiego. I to jest, proszę Państwa, ostatni odcinek sezonu, ale którego już sezonu? Drugiego pełnego, chyba tak należałoby powiedzieć. O, dobrze. W każdym razie, jest to ostatni odcinek przed przerwą wakacyjną. Wrócimy do Państwa. We wrześniu, więc sierpień można przeznaczyć na nadganianie odcinków zaległych lub przypominanie sobie odcinków ulubionych. I tradycyjnie już w ostatnim odcinku przedwakacyjnym poświęcimy trochę czasu na opowiedzenie Państwu o tym, jakie to książki ostatnio czytaliśmy i czy nam się podobały, czy nie. Książki oczywiście związane z tematyką podcastu. I czy jeszcze powinienem chyba dodać tak, że jest to odcinek, który przygotowaliśmy. Dla Państwa, podobnie zresztą jak w zeszłym roku z, we współpracy z wydawnictwem Czarne. Ale jeszcze zanim do tego przejdziemy, podziękujemy naszym patronom w serwisie Patronite, którzy wspierają nas hojnie i w zeszłym miesiącu, czy w mijającym miesiącu, w lipcu, dołączyło do nas zacne grono, a mianowicie Michał, Aleksander, Anna, Tomasz, Mikołaj, Anna, Julita... Anna, Weronika, Agnieszka, Marek, Lidia, Alicja, Jakub, Hanna, Paweł, Krzysztof, Kasia, Paweł i Tadeusz. Bardzo Państwu dziękujemy. Przypominam, że to jest lista z całego miesiąca, a nie tylko z zeszłego tygodnia, aż tak wspaniale to nie jest. Ale jesteśmy Państwu bardzo wdzięczni za pomoc i za to, że dzięki Waszemu wsparciu możemy nagrywać kolejne odcinki. I które to odcinki będziemy nagrywać już we wrześniu. No dobrze, no to przechodźmy do, do tych książek, które czytaliśmy i opowieści o nich. E, zaczynamy od. Jedynej książki, która wyszła po polsku, też może dodajmy. Tak, bo inne będą po angielsku. I to jest książka długa. Ja nie lubię książek długich. A... No tak, no bo jak długie, to człowiek długo musi czytać. Ale w tym to wypadku. to się naprawdę bardzo szybko czyta. Właśnie, w tym wypadku to jest wyjątek, bo jest to książka bardzo długa. To jest Imperium Bulu, baronowie przemysłu farmaceutycznego. Autorem jest Patrick Radden Kiev i. Przełożył jest... Jan Dzierzgowski, Wydawnictwo czarne. I to jest dobra książka w serii amerykańskiej, wydawnictwie czarne, długa, ale naprawdę dobra. Czyta się to bardzo, bardzo sprawnie. I... No i znów, problem jest poważny o którym traktuje ta książka, a czyta się ją jak taką dobrą, wciągającą powieść, i to jest model książki. Ja zawsze powtarzam, jak mamy odcinki o książkach, jaki model reportażu lubię najbardziej, i to jest właśnie taki model, w którym mamy no, konkretną historię pewnej rodziny, o czym za chwilę, ale jednocześnie szersze spojrzenie na problemy Stanów Zjednoczonych. Jak pisze autor we wprowadzeniu, to jest książka o tym i o amerykańskim kapitalizmie, i o amerykańskim marketingu, i o amerykańskich instytucjach, to wszystko tam jest i, i pokazuje ona nie tylko wady czy ułomności poszczególnych ludzi, ale także te systemowe. Bardzo to lubię. To jest też, dlatego tak się to dobrze czyta, że to jest tak naprawdę saga rodzinna, bo to jest historia rodziny Sacklerów, o której Państwo na pewno słyszeli. Rodzina, która stworzyła firmę farmaceutyczną Purdue Pharma i stworzyła Oxycontin, czyli ten niesławny lek opiatowy, który wywołał tak naprawdę epidemię opioidową w Stanach Zjednoczonych. którą Stany zmagają się od lat 90. i która kosztowała życie no, co najmniej czterystu tysięcy Amerykanów. Tak, ale ta historia zaczyna się dużo wcześniej, bo tak tymi protoplastami tej rodziny Sacklerów są trzej bracia. Artur, Mortimer i Raymond. Artur jest najstarszym z nich. i Rodzina Artura i jego potomkowie, on zmarł w, w latach 80. jeszcze przed wynalezieniem OxyContinu, kiedy już skutki stosowania tego leku stały się jasne. Oni mówili, że nie mają z tym nic wspólnego, ponieważ ta część Artura sprzedała swoje udziały w Purdue Pharma, nie, miała, nie była zaangażowana w rozwój tego produktu. Natomiast... I to jest tylko sprawka jakby Mortimera i Raimonda oraz ich potomków, tych dwóch zwaśnionych skąd linii, co też jest super, bo to się czyta jak no, sukcesja, znowu to muszę powiedzieć. Znaczy, to jest naprawdę sukcesja, tylko prawdziwa. Znaczy, zwaśnione linie dość przeciętnych ludzi z manią wielkości. Tak, ale Kiw pokazuje, że gdyby ten majątek nie wziął się znikąd. Nie tylko Purdue Pharma stworzyła majątek Sacklerów, tworzył go także Artur, jego później potomkowie z niego korzystali, a to w jaki sposób ten majątek powstał, miało później niemały wpływ na to, co zrobiono w, z Oxycontinem. A Sackler stworzył ten swój majątek, to jest w ogóle. Świetna historia tego, choćby tego jednego człowieka, pełnego energii, który jak pisze, właściwie pracował od 15 roku życia, zajmował się najrozmaicznymi rzeczami, ale między innymi reklamował e, różnego rodzaju produkty farmaceutyczne, a wcześniej inne produkty i zaczynał, proszę Państwa, już w szkole. I to są, to jest, to było dla mnie uderzające: lata 20, Stany Zjednoczone i gazetka szkolna, która już reklamuje na przykład nauczanie podyplomowe czy różnego rodzaju przybory, które ten sakler zamieszczał w tej gazetce szkolnej, pracując dla firm, dla reklamodawców, którzy z tej gazetki korzystali. Więc to jest właśnie, tak jak mówiłem, także historia amerykańskiego kapitalizmu, a nie tylko tej, tej rodziny. No i później i to doświadczenie w wieku dwudziestu kilku lat on ma już dziesięcioletnie doświadczenie wykorzystuje w reklamowaniu produktów medycznych pracując dla takiej agencji reklamowej specjalizującej się właśnie w reklamach leków i w jest absolutnie innowacyjny w tym, co, co robi, to znaczy wymyśla rzeczy, które dzisiaj wydają się nam oczywiste, a wtedy wcale oczywiste nie były, na przykład reklamy natywne, czyli artykuły, które ukazują się w prasie i de facto są reklamami, ale to jest zapisane małym druczkiem, bo reklama udaje prawdziwy artykuł, taki, taką robotę dziennikarską. Tak, o tym, że jakiś lekarz poleca coś tam, czy tam, większość lekarzy poleca to czy tamto. A to swoją drogą, to on jeszcze zamieszczał te wizytówki lekarzy, którzy niby polecają dany produkt, a później okazywało się, jak ktoś to sprawdził, że ci lekarze nigdy nie istnieli. No ale etyka w reklamie, szczególnie w tamtych czasach, to jeszcze dopiero raczkowała. Tak, ta, ta część to z kolei jest serial Mad Men. To jak się o, tak jest, o tym... dokładnie. I to łącznie z posiadaniem pięknego domu na przedmieściach Nowego Jorku i kochanki w samym Nowym Jorku. Też w odpowiednio wyposażonym mieszkaniu. Więc to jest rzeczywiście świetna opowieść o amerykańskim kapitalizmie w latach 50., -tych, 60., -tych, później o tym spuszczonym z łańcucha kapitalizmie Reaganowskim, który umożliwił sakleom, no Właściwie rozwój, dojście do oksykontinu i wpuszczenie oksykontinu na rynek, na no później patologia amerykańskiego kapitalizmu w latach 90. i 2000., kiedy już skutki epidemii opioidowej były widoczne, ale jakimś cudem po prostu za każdym razem saklerem udawało się uniknąć odpowiedzialności. Nawet jeśli nie zupełnie, bo był jakiś proces. No To było przyznanie się najwyżej do jakichś wykroczeń, kary finansowe, ale nigdy sami Saklerowi nie zostali za nic skazani. No Tutaj spoiler, ale to może Państwo akurat wiecie z, z mediów. To, co mi się bardzo podobało, to że to jest całościowa opowieść o, o saklejach i Oxycontinie, dlatego że takich książek było już wcześniej trochę i to nawet wydawnictwo czarne wydało Dreamland, sama Kinonesa, który czytałem wcześniej. To jest, to jest dobra książka, no, tylko że ona jest wiele lat wcześniejsza, więc ona nie nigdy siłą rzeczy nie opowiada o tym, jak zakończyła się Historia Oksykontinu i historia Saklerów. Zresztą on się sam na nią powołuje, Rodon To Wydaje się, że to nie jest konkurencja, tylko to jest on dość tak uczciwie pokazuje, że stoi trochę na plecach innych dziennikarzy, innych autorów, którzy tym tematem zajmowali się wcześniej. Sama Kinionesa właśnie, Beth Macy od książki Dopsyk. Barry'ego Meyer'a z New York Timesa, który zaczął te artykuły pisać o, o saklerach, z, z powodu czego też miał nieprzyjemności i później wydał książkę Painkiller, która chyba zresztą też ukazała się po polsku. Książka Rodina Okifa w ogóle wzięła się z artykułu w New Yorkerze w 2017 roku, który pamiętam, że wtedy czytałem i to był właśnie jeden z takich dobrych, new-yorkerowych, bardzo długich tekstów. No i on rozwinął się w, został rozwinięty w, w książkę tej imponującą, naprawdę 500-stronicową sagę rodzinną, która jest no, naprawdę fascynująca. Znaczy, jest wszystko to, co lubimy, gdyby to nie było tak straszne, że to jest prawdziwa opowieść o rodzinie, która rzeczywiście zrobiła nie miliony, miliardy dolarów na cierpieniu Rzeszy Amerykanów. No tak, tam jest jeszcze wątek bardzo ważny wątek tej filantropii saklerów, ponieważ ogólnie masowej, część... no nie, no bo z jednej oczywiście. strony faktem jest, że oni dali miliony na cele dobroczynne, grubo tak, miliony. I, I to takie cele dobroczynne jak sponsorowanie największych, najbardziej znanych muzeów amerykańskich, czyli Met, czyli Smithsonian, Guggenheima tak, szkół w Stanach Zjednoczonych, jak Uniwersytet Columbia, Uniwersytet Nowojorski, także szkół poza granicami, e, różnego rodzaju instytucji kultury we Francji, w Wielkiej Brytanii. Dwóch braci otrzymało tytuły szlacheckie, ordery Legii Honorowej, więc to. Właściwie, jak człowiek szedł Nowym Jorkiem, to się zaczyna też ta książka. To, to będąc w centrum Nowego Jorku na Manhattanie, to co kilka przecznic można było się natknąć na jakąś instytucję, która miała albo część imienia saklerów, albo cała była jej poświęcona. Ale to nie tylko w Nowym Jorku. No, to w je było, było skrzydło saklerów, w Tate Modern w Londynie. Schody ruchome, chyba imienia Saklejów, jeśli dobrze pamiętam. Gdzieś tam się pojawiają, także też schody ruchome. Albo więc... Oxford, albo Cambridge w Wielkiej Brytanii też coś miał, bibliotekę imienia Saklejów, więc ta filantropia była rzeczywiście, no, hojna. Tylko, że jak pokazuje mm, Kief. To nie do końca tak było, to znaczy bardzo często za tym stały bardzo przemyślane decyzje finansowe, odpisy podatkowe i to była trochę forma prania pieniędzy, to znaczy poprzez kupowanie sobie dobrego nazwiska, dobrego imienia można było, no właśnie, odwrócić uwagę od tego, co robi Purdue Pharma, bo to jest też ciekawe, że Sacklerowie w odróżnieniu od bardzo wielu firm amerykańskich, ich działalność dobroczynna była pod nazwiskiem Sackler, a ich działalność... Handlowa pod nazwą Purdue Pharma. I te dwie rzeczy nie zawsze były ze sobą łączone, bo to nie była taka firma typu nie wiem, Johnson Johnson, gdzie rodzina Johnsonów, no to wiadomo, od firmy Johnson, czy, czy to nie w ten sposób funkcjonowało. Te dwa światy były bardzo ściśle rozdzielone i bardzo Sakleją zależało na tym, żeby nie każdy wiedział, że firma produkująca OxyContin należy do tych samych ludzi, którzy sponsorują Metropolitan, Louvre, Guggenheima itd. Tak no tak, no i zresztą cała ich strategia obronna, także w kolejnych procesach, które się toczyły, polegała na tym, żeby oddzielić rodzinę od funkcjonowania firmy i przekonywać, że rodzina nie miała specjalnego wpływu na to, jak reklamowany jest produkt, komu jest sprzedawany i nie mogła w związku z tym interweniować. Co oczywiście wewnętrzna komunikacja firmy pokazuje, że to niewiele miało wspólnego z prawdą, ale chyba powinniśmy jeszcze opowiedzieć na czym polegała ta zabójczość OxyContinu, a jednocześnie innowacyjność tego produktu, no bo to jest też fascynujące, jak ja czytając i rozmawiałem z żoną jeszcze będąc w połowie e, książki no to pierwsze pytanie jest takie no dobrze, ale jeżeli masz tak zabójczy lek, który wywołuje tak gigantyczny kryzys, no to jak do cholery jest możliwe, że żadne instytucje nie reagują i i taki lek zostaje dopuszczony do sprzedaży, a później przez lata jest sprzedawany. No, i tu odpowiedź jest znowu: te podejrzane relacje między biznesem a państwem, które ma kontrolować, ale kontroluje w taki sposób, że gość z FDA, czyli instytucji zajmującej się kontrolowaniem leków, po skończeniu pracy w tej instytucji, która zatwierdziła Oxycontin. Rok później zostaje pracownikiem Prudy Pharma i zarabia 400 tysięcy dolarów rocznie. Co nawiasem mówiąc, jakoś tam pasuje do tego, że 400 tysięcy Amerykanów umarło od opioidów. Nie wiem, czy ta ironia tutaj ponura umknęła temu człowiekowi. I to jest rzeczywiście też opowieść o kapitalizmie i o klęsce kapitalizmu amerykańskiego, i tej też niestety opowieści, że wszystko się da wyregulować. Tylko, że oczywiście zawsze można powiedzieć, no tak, ale na każdym kroku Patrick Keefe pokazuje, że to Problemem są te ścisłe relacje między biznesem a regulatorami. To, jakby sama konieczność regulacji jest jak najbardziej potrzebna, to jakby, i to w ogóle cała ta historia pokazuje, że trzeba regulować, a nie umywać od tego ręce. No, tylko, że nie mogą to być ci sami ludzie, nie mogą regulować, którzy później. Trafiają do tego biznesu. I to zresztą się tyczy, o czym Państwu mówimy w niejednym odcinku, nie tylko wcale przemysłu farmaceutycznego. No tylko kiedy masz Joe'ego Mancina, który zajmuje się pisaniem ustaw o, o węglu, a sam ma udziały w filmie węglowej, albo y, ludzi, którzy biorą pieniądze od firm, nie wiem, od tych big tech, a później zajmują się kontrolowaniem tego, co może być Facebook, Twitter, czy tam świętej pamięci Twitter i tak dalej, no to tak nie może być. Znaczy to, to musi być funkcja kontrolna i funkcja musi być ściśle rozłączona z tym. No tak, a tymczasem te obrotowe drzwi działają właśnie nie tylko w przemyśle farmaceutycznym, ale to tu widać także w tej książce, że na przykład w sferze prawnej, bo ludzie, którzy bronią saklerów to są byli wysocy funkcjonariusze w administracji prezydenckiej w Departamencie Sprawiedliwości no i później trafiają do prywatnej praktyki i zajmują się właśnie obsługą takich klientów, a później bardzo często znowu wracają do, do służby publicznej, więc te obrotowe drzwi działają bardzo sprawnie. No ale fakt, że Oxycontin został zaakceptowany, chociaż nie było mocnych dowodów na to, że nie ma właściwości uzależniających, to jest jedno. Ale on miał jeszcze tą innowacyjną cechę, to znaczy był pokryty taką specjalną powłoką, która miała zapewniać długotrwałe uwalnianie tego środka w organizmie. Stąd Czyli bierze część contin w oksy. Tak, od continuous, Continuity. No więc bierzemy jedną tabletkę i teoretycznie przez wiele godzin nas nie boli. No bo to przez jest. Środek... 12. Tak mówiła reklama. Jest to środek przeciwpulowy, ale ma ta powłoka jeszcze jedno zastosowanie zasadnicze. Dzięki temu, że środek uwalnia się powoli, to można zapakować porządną dawkę do jednej tabletki, bo uwalnianie następuje stopniowo. I przekonywali producenci, że ze względu na to, że to uwalnianie następuje stopniowo, no to nie mamy jakiegoś wielkiego haju, nie mamy później wielkiego doła, i jak to było zapisane w ulotce, Wierzy się, czy przypuszcza się, że ze względu na tę właśnie powłokę nie będzie miał właściwości uzależniających. Kto wierzy, na jakiej podstawie, tego już nie sprawdzono. I co więcej, mogą sobie Państwo zadać pytanie, jak przeskakujemy od dopuszczenia silnego środka przeciwbólowego do plagi przedawkowań i uzależnień w, w całych Stanach Zjednoczonych. I to jest bardzo ciekawa historia, którą Państwo już w książce mogą znaleźć. Ja tylko dodam, że instrukcja co do tego, jak sprawić, by Oxycontin funkcjonował jako potężny, silny narkotyk, bardzo uzależniający, była na samym pudełku Oxycontinu. Tak więc polecamy Państwu książkę Imperium Bulu, bajonowi przemysłu farmaceutycznego, Patryka Redena Kifa, w przykładzie Jana Dzierżgowskiego, wydaną przez wydawnictwo Czarne. Jest to naprawdę Rewelacyjna literatura faktu, takich więcej chciałbym czytać. To jest, jeśli musicie przeczytać jedną książkę o epidemii opioidowej, to właśnie przeczytajcie ten. A ja jakby już wiem, że musimy o tym zrobić odcinek podcastu amerykańskiego w ogóle o epidemii opioidowej. Już od dawna o tym myślimy, i myślę, że przyszły sezon to będzie właśnie ten moment, kiedy musimy się zmierzyć z tym tematem. No dobra, dobra. To, to jeszcze jedno, bo tam jest tyle faktów ciekawych. Na przykład Piotr wspomniał o tej firmie Johnson Johnson, którą kojarzymy z różnego rodzaju produktami dla dzieci, więc ona ma fantastyczny wizerunek. W tej książce znajdą Państwo informacje, że w kryzysie opioidowym także mieli swój udział. Dowiecie się, ile mógł zarobić rolnik w Tasmanii, hodujący produkty mak. Specjalnie genetycznie modyfikowany mak, który później e, był wykorzystywany przy produkcji Oxycontinu. Dowiecie się, e, co, mówił, co mówiły kolejne pokolenia Saklerów, kiedy były pytane o ten, e, o ten kryzys. Naprawdę świetna, świetna rzecz. No dobrze, to teraz druga książka. Książka, którą poleca właśnie Patrick Rodden-Keefe, e, a mianowicie The Storm is Here, An American Crucible. Luka Mogelsona, wydane przez Penguin Random House w roku ubiegłym. No i tu mam problem, bo Patrick Radenkeefe, którego właśnie bardzo pochwaliliśmy, polecił tę książkę. Myśmy ją sobie kupili, kiedy byliśmy w Stanach w zeszłym roku. No i, no i nie polecamy niestety. Luke Mogulson jest korespondentem wojennym i pomysł jest niezły. To znaczy, że oto korespondent, który jeździł po Afganistanie, Syrii, Iraku i tak dalej, oto zaczyna jeździć po Stanach Zjednoczonych i trochę relakcjonuje Stany Zjednoczone w kryzysie, no bo to jest taka podróż po covidowych Stanach Zjednoczonych w 2020. No i opowiada co widzi, no, widzi taką Amerykę na beczce prochu, podzieloną, narastający gniew przeciwko tej polityce lockdownów i całą generalnie drogę prowadzącą do 6 stycznia. Znaczy, Takie jest założenie. Tutaj jeszcze słowo o tym tytule, bo The Storm Is Here no to jest oczywiście nawiązanie do Kuanonu, który według Kuanonu właśnie ten moment dnia sądu to będzie storm, to będzie właśnie burza. A American Crucible, to crucible to jest tygiel, ale to jest też ciężka próba, i jakieś to jest nawiązanie też do tytułu sztuki Henry'ego Millea, czarownicy z Salem, która po angielsku nazywa się The Crucible. No i to jest wszystko bardzo monty, tylko ale że. Ale moment, no... moment. Ja mam inne wydanie tej książki z 2022 roku, i tu podtytuł jest troszkę inny. America on the Brink, czyli Ameryka na krawędzi. Znacznie prostszy i niewymagający takich, <laughs> takiej egzygencji. A to bardzo cię <laughs> przepraszam. No ale jaki by nie był podtytuł? Ja mam problem z tą książką, to znaczy to jest, pomysł jest niezły, i, a, ale to nie jest nic nowego, to znaczy nic, czego nie moglibyśmy przeczytać w niezliczonych reportażach, które czytaliśmy już wcześniej. No i samego Moglęstona zresztą czytaliśmy, bo jego teksty także ukazywały się w New Yorkerze, na przykład tekst o tym, co widział 6 stycznia, kiedy tam był. I to, to był dobry tekst. Tak, szeroko komentowany, dobry tekst. Ja odpadłem na stronie 80. na stron no dużo więcej, bo 300 w moim wydaniu i. Odpadłem z bardzo prostego powodu, to znaczy, będąc na stronie 80., nie pamiętałem już specjalnie, co czytałem stron 50 wcześniej. A to dlatego, że to jest właśnie taki reportaż, w którym mamy przede wszystkim. To, co dzieje się tu i teraz, więc te teksty są pewnie ciekawsze, kiedy się ukazują jako artykuły w danym momencie w odpowiedzi na jakieś dramatyczne wydarzenia, na przykład, nie wiem, zabójstwo Georgia Floyda w, w Minneapolis, które on także opisuje i to, co się wówczas tam działo, ale, no, ale. Tracą po tym, tracą tą świeżość po, po roku, bo one są taką relacją z miejsca zbrodni w danym momencie. A... No tak, a dwa lata później stają się po prostu jakąś pocztówką z przeszłości, która ci niczego nie wyjaśnia. No i to jest trochę w ogóle jakby szerszy problem z takimi neutralnymi w założeniu obserwacjami, które ja w ogóle mam z częścią reportaży. To znaczy, tak jak mówisz, kiedy one są tu i teraz, to jest ok, ale kiedy one później się ukazują w formie książki i tam jest tylko to, co widział człowiek. Tu jechałem, to widziałem, z tym gadałem, ta osoba mówi mi to, a tamta mówi mi to i tamto, ale nie jest to podparte jakąś, jakąś głębszą analizą, to znaczy jakimiś, nie tylko tym, co widzi reporter, ale też co się dowiedział skądinąd, jakąś historyczną podbudową, jakimś nawiązaniem do danych, wyjaśnieniem, próbą skontrowania, nawet niekoniecznie w rozmowie z, tą, z, tym, z tym człowiekiem, z którym rozmawia reporter, ale na marginesie, tak? Znaczy, Pan X mówi mi to i tamto, ale tutaj reporter dodaje z ofu, ale na przykład jest tak i tak. Kiedy to jest tylko relacjonowanie tego, co widzi reporter, no to, to, to czy my się naprawdę dowiadujemy czegoś więcej niż tylko to, co on widział? No nie, no opisuje nam to, co widział. I to samo w sobie może być ciekawe, bo na przykład pokazać, nie wiem, stan... Te, te nastroje osób, które, nie wiem, wchodzą z bronią do tych kongresów stanowych, prawda? W czasie lockdownu były takie, może Państwo pamiętają, że na przykład w Michigan grupy uzbrojonych ludzi wchodziły żeby nadzorować pracę, pracę stanowego Kongresu i protestować przeciwko kolejnym lockdownom, kiedy opisuje nam to, co dzieje się w Minneapolis po śmierci Floyd'a, no to też jest ciekawe, dlaczego ci ludzie wychodzą na ulicę, że są ci, którzy tam niszczą, plądrują, są ci, którzy wychodzą, żeby wyrazić taką wewnętrzną wściekłość, czy bezradność, to wszystko jest ciekawe, tylko właśnie brakuje tego kolejnego kroku, żeby zrobić aby spojrzeć na problem z trochę szerszej perspektywy. I ja na przykład to bardzo lubię, na przykład, kiedy on opowiada o tych protestujących z bronią, z taką ciężką, półautomatyczną bronią w pełnym rynsztunku, którzy wchodzili do, do owych kongresów stanowych, no to jednocześnie przy, przypomina, że. W latach 60. w ten sposób protestowały Czarne Pantery i wówczas w Kalifornii. Dokładnie o czym zresztą e... mówiliśmy państwo, chyba w odcinku poświęconym zamieszkom w Los Angeles. I wówczas Republikanie na czele z gubernatorem świeżo wówczas wybranym Ronaldem Reaganem mówili jasno, że nie, nie widzą żadnej potrzeby, żeby obywatele spacerowali po ulicach z bronią w ręku, a stanowa legislatura w, w Kalifornii przegłosowała wówczas ustawę, która tego zabraniała i kiedy czarni powoływali się na drugą poprawkę i swoje prawo do noszenia broni, to reakcja była taka. A kiedy robią to dziś e, głównie biali członkowie m, tych bojówek prawicowych, no to mówi się, że oni egzekwują swoje e, święte konstytucyjne prawo. Więc to już jest ciekawsze, jak się zmieniło postrzeganie tego prawa do posiadania broni. Ale, no, ale to taki... musisz pokazać kontekst właśnie i on to czasem no właśnie, i o a taki, ale jest niewiele. Takich momentów w tej książce jest niestety zbyt mało, no i kończy się na tym, że czytają Państwo tę jedną historię za drugą i tak trochę człowiek zosta... oprócz tego, że wie, że są wkurzeni ludzie, skąd są i poznaje jakieś historie, a to lokalnego fryzjera, a to dziewczyny z Minneapolis, no to później to się wszystko po prostu kiełbasi i, i ci ludzie zlawiają się w jedną całość. No to przeszedłbym do. Trzeciej książki, która właśnie jest taką książką, jaką lubię, i niestety, proszę Państwa, to jest znowu reporter New Yorkera, a tym razem Iwan Osnos, który także wiele lat spędził za, poza granicami kraju. Mieszkał w Chinach, ale też był korespondentem w, w Iraku między innymi. I to jest książka, w której doświadczenie indywidualne i historie po, pojedynczych ludzi są przeplatane. Szerszymi odniesieniami, danymi, które pokazują przemiany, jakie zachodzą w Stanach Zjednoczonych, i przede wszystkim to jest też książka, znowu długa książka, ale świetnie się czyta, która bardzo szeroko, autor bardzo szeroko podchodzi do tego tematu, to znaczy do tematu przemian w Stanach Zjednoczonych, i znajdziecie tam Państwo informacje i, i kwestie, o których my mówimy w podcaście od dawna, czyli na przykład. I kwestie dostępu do broni, tego jak się zmieniało podejście Amerykanów chociażby do broni półautomatycznej. Znajdziecie informacje zupełnie szokujące o tym, jak się sprzedaje broń dzieciom, od jakiego wieku. Mniej więcej Narodowe Towarzystwo Strzeleckie uważa, że, że, że dzieci już mogą się bronią obchodzić, ale znajdziecie też informacje o lokalnych, Gazetach, o tym jak upadały, jak zmieniał się ten krajobraz medialny w Stanach Zjednoczonych, co moim zdaniem ma fundamentalne znaczenie dla tego, jak Amerykanie patrzą na swoją politykę. Znajdziecie informacje o tym, jak walczy się z biedą w takim mieście jak w Chicago. Znajdziecie też informacje o tym, jak rozwijały się te prosto z Wall Street, o tym, jak rozwijały się te firmy oferujące swoim klientom różne produkty finansowe, jak grube pieniądze można było na tym zrobić, często nielegalnie, bo cała książka opiera się na miejscach, w który, z którymi Osnos w jakiś sposób był związany, mieszkał w nich lub pracował, i to są Chicago, to jest miejscowość Greenwich w Connecticut, jedna z najbogatszych miejscowości w Stanach Zjednoczonych, gdzie właśnie z Nowego Jorku, z Wall Street, sprowadzali się ci e, świezi milionerzy, często porzucający inne lukratywne kariery, na przykład w medycynie, po to, żeby zostać e, maklerami z Wall Street. No i są też e, opowieści z zachodniej Virginii. Gdzie zaczynał swoją karierę dziennikarską? A więc nie tylko tam znajdziemy informacje o mm, lokalnych mediach i o tym, jak się ten krajobraz medialny z, zmieniał, ale także na przykład o wpływach lobbystów, w tym wspomnianego przez Piotra e, Joe Mancina. Mancin był gubernatorem Wirginii Zachodniej, a e, Osnos opisuje, jak. Właściwie lobbyści przemysłu górniczego piszą ustawy na tym poziomie lokalnym. To już nie tyle, że oni wpływają, oni po prostu piszą i oczekują, że lokalna legislatura po prostu je zatwierdzi. A jeżeli tego nie zrobi dany człowiek, to po prostu więcej wybrany nie będzie. Świetna rzecz. rzecz. Ja tej książki niestety nie czytałem, mam ją na półce, ale nie zdążyłem jeszcze. To jest jedna z rzeczy na wakacje, bo oczywiście w czasie wakacji też czytam o Stanach Zjednoczonych. Ale z tego co mówisz, to to taka książka, która trochę przypomina The Unwinding George'a Packera tak, i to też jest książka, którą polecamy. Już chyba kiedyś polecaliśmy, bo to, no bo to jest klasyka już jest. Tak, takie taki historie indywidualne wpisane w szerszy kontekst przemian zachodzących w Stanach Zjednoczonych, tylko ona jest jeszcze szersza, wydaje mi się, i jeszcze bardziej napakowana danymi, więc jeżeli ktoś tego szuka i na przykład. Wie o, o jakiś, jakimś obszarze, który go interesuje, nie wiem, chociażby dostępu do broni, bo czytał już o tym wiele artykułów, ale chciałby znaleźć skoncentrowane informacje zawierające i dane o sprzedaży, i zmianie postrzegania broni, i wpływach lobbystów, to znajdzie wszystko tutaj. No albo w odcinku podcastu amerykańskiego, ale... Także. nadzieję, że ta książka zostanie wydana, jest to książka Iwana Osnosa Wildland. The Making of America's Fury, czyli dzikie kraje stworzenia amerykańskiej i powstanie amerykańskiej furi. No i znów tak. w zależności od wydania, ja mam tu wydanie w miękkiej okładce <laughs> i mam Wildland, a journey through a divided country, czyli podróż przez podzielony kraj, trochę bardziej taki nijaki podtytuł, ale Państwo usłyszeli, Piotr powiedział, nie czytał tej książki, no uwierzymy mu, że nie czytał i bo chciałem mu powiedzieć, że proszę państwa, wielkie umysły myślą podobnie, bo na stronie 51 w moim wydaniu tej książki byłem zdziwiony, bo byłem przekonany, że to czytałeś i z tego korzystałeś w, w swojej książce Rozkład, bo tutaj mamy napisane, jak WU, że jedną z przyczyn, które, czy czynników, które utrzymywał amerykańską demokrację w dobrej kondycji były. Regularne poprawki do konstytucji, które wprowadzano, żeby dostosować kraj do bieżących wyzwań, a w ostatnim czasie nie udaje się tego, nie udaje się kompletnie tego, tego zrobić. No to bardzo polecamy książkę Iwana Osnosa. Mądry człowiek wie, co pisze. Miejmy nadzieję, że zostanie to wydane po polsku. Tutaj mam nadzieję, że słuchają nas już niewydawcy. wydawcy. Wink wink, Zachęcamy. No dobra, to kolejna książka. I to będzie książka, co do której się chyba nie zgodzimy, o ile się zorientowałem. Matthew Desmond, znany Państwu z książki Eksmitowani, o której mówiliśmy chyba dwa lata temu, wydanej przez Maginesy w 2019 roku w przekładzie Tomasza Gałąski. Teraz Matthew Desmond napisał książkę Poverty by America w wydawnictwie Alan Lane. Książka tegoroczna, czyli Bieda według Ameryki. I to jest bardzo inna książka od eksmitowanych. Tu się zgodzimy, krótka prawda? Książka. Tak, jest krótka. To książkę. powinieneś się cieszyć, bo lubisz krótkie książki. No, ale akurat ta mi się mniej podobała. No To najpierw powiem, dlaczego mi się podobało, to, bo to... Tamta książka była reportażem i to reportażem właśnie takim, jaki je lubimy. To znaczy no, ale z jednej strony obserwacja tak, uczestnicząca, to... oczywiście, ale z drugiej też jakby kontekst i dane i tak wszystko, co chcemy. Nie tylko to, co widział Matthew Desmond i co przeżył, ale też ma jakieś dane do poparcia tego wszystkiego. No tak, bo to była jego rozprawa doktorska i tu dobra wiadomość dla wszystkich doktorantów. Proszę Państwa, za swój doktorat możecie dostać nagrodę pulicera, jak się dobrze e, postaracie. No Myśmy nie dostali za nasze doktoraty. Przeoczenie. No i widzicie. Eksmitowani to był potężna książka, reportaż, a to jest manifest tak naprawdę. Znaczy krótki, yy, czyta się to szybko, ale to, co mi się właśnie podobało, że to jest taki trochę jak odcinek podcastu. To znaczy, jakby był odcinek podcastu o obiedzie, to by był taki właśnie jak ta książka Desmonda. To znaczy, jest bardzo. Informative, to jest napakowane danymi, napakowane informacjami, mnóstwo rzeczy, o których nie wiedziałem, a. Na przykład. No Na przykład nie wiedziałem o tym, że dlaczego w ogóle są czeki w Stanach Zjednoczonych, skąd ta amerykańska obsesja czeków i o tym, że po prostu część społeczeństwa jest wykluczona z systemu bankowego, bo są za biedni, żeby uczestniczyć w systemie bankowym, w związku z tym oni muszą korzystać z czeków, na których oczywiście żerują wszystkie firmy oferujące, co się robi z czekiem, nie wiem, realizuje, realizowaniem czeków i po prostu to, że Bogaci Amerykanie czy klasa średnia amerykańska ma niskie opłaty bankowe wynika z tego, że ten ciężar jest po prostu przerzucany na biednych. I w ogóle cała ta książka jest o tym, jak biedni są pewnie systemowo. Cały ciężar jest na nich przerzucany i to jest naprawdę niezwykłe. Tak, i to, ale widzisz, to nie jest informacja, która jest nowa i która nie nowa. To dla ciebie, by... dla mnie była e nowa. Nie, w Ewikcyc była już ta teza, ją można skrótowo podsumować, tam jest taki cytat z Jamesa Baldwin'a, w którym on mówi, że bycie biednym jest niezwykle drogie, to znaczy, że i mówi także, że bycie biednym to nie jest tylko brak pieniędzy, ale to jest także ograniczonym, to są także ograniczone możliwości wyboru i na tych ograniczonych możliwościach wyboru właśnie korzystają różnego rodzaju firmy, czy przedsiębiorcy, czy jednostki. Ale no to w tamtej znów... książce przede wszystkim landlordowie, tak? Tak. Tak, to było w, w Ewikty. Dla mnie w tamtej książce na przykład były szokujące informacje, kiedy on pokazywał, jak niewiele niższy jest czynsz w, w takich najgorszych dzielnicach miasta, w fatalnych domach w porównaniu ze średnim czynszem w danym mieście i ta niewielka różnica sprawia, że osoby biedne wydają nawet tam kilkadziesiąt, siedemdziesiąt procent swoich zarobków na opłaty związane z domem, no a później oczywiście bardzo często kończą na ulicy, bo nie są w stanie nadążyć z czynszem. A te niewielkie różnice wynikały także z tego, że w tych, że, że podaż tych domów była niewielka. Nie chciano wynajmować biednym, nie chciano budować domów takich komunalnych dla, dla biednych, publicznych i w związku z tym oni płacili znacznie, znacznie więcej niż, niż powinni, ale to już było i to się tutaj powtarza. No dobra, no bo on wiadomo, że musi w tej książce, kiedy pisze o biedzie, nie możesz nie, nie pisać o tanim budownictwie i w ogóle o problemie mieszkalnictwa, ale to nie jest jedyny temat tej skądinąd krótkiej książki. Jest bardzo dużo w ogóle o problemie tego czym jest co jest postrzegane jako socjal by użyć tego określenia a co nie i to jest świetne o tym że ciekawe czy tak jest też w Polsce ale podejrzewam że w ogóle tak może być wszędzie że jeśli dostajesz czek z zasiłkiem, no to jest socjal, oczywiście, ale ulga podatkowa to jest de facto tym samym to znaczy, też dostajesz pieniądze od państwa, tylko nie w formie czeku, który do ciebie przychodzi, czy tam przelewu, tylko po prostu mniej ci się zabiera na koniec roku nie jest w ogóle traktowany jako zasiłek ze strony państwa. I to, co bardzo jest ciekawe u Desmonda, to jest to, że jakby największym odbiorcą socjalu w Stanach Zjednoczonych jest Zamożna klasa średnia, która dostaje dużo więcej pieniędzy, Suma summarum niż biedni, tylko że zamiast dostawać przelewy na, nie wiem, zasiłek żywieniowy, zasiłek na dziecko i tak dalej, to dostaje kasę na domy, to znaczy ulgi od odsetki od kredytu na pierwszy i nawet na drugi dom. I to jest znacznie więcej pieniędzy niż to, co dostają naprawdę biedni. Tylko oczywiście klasa średnia nie ma poczucia, że otrzymuje coś od państwa tylko ma przekonanie, że jakby to są pieniądze, to są ulgi podatkowe, one się należą. Zresztą szukać daleko, no, klasa średnia to nie tylko. No, Donald Trump i cała masa milionerów i miliarderów, którzy dostają ulgi podatkowe od najpierw George'a Busha Juniora, a później od Donalda Trumpa, też nie mają pewnie poczucia, że dostali coś od państwa, tylko po prostu mniej oddali państwu, ale de facto wychodzi na to samo. Tak, i to jest ciekawe, jest, są też inne ciekawe informacje w tej książce, ja się w ogóle z, z tym zgadzam. E, tylko może ja miałem zbyt duże oczekiwania, bo te e było e, po pierwsze, tak jak powiedziałeś, reportażem, a to jest manifest i to mi się mniej e, podoba, bo nie, może dlatego, że nie tego oczekiwałem. E, ale z tych, jeżeli już mówimy o ciekawych informacjach, które są w tej książce zawarte, to także to, że bardzo wielu biednych Amerykanów nie korzysta z pomocy społecznej, chociaż ma do tego prawo. I on tutaj formułuje postulat taki, że powinno się te różnego rodzaju formy pomocy, czy zadaje pytanie i formułuje postulat, dlaczego tych form pomocy się odpowiednio nie reklamuje. I to nie tylko chodzi o to, że jednostki nie korzystają na przykład z prawa do kartek żywieniowych i, i to naprawdę dużo odsetki ludzi, którzy mogliby z, z tych programów korzystać, tego nie robią, bo nie wiedzą, bo to jest za trudne i tak dalej, ale także Stany, które otrzymują. Pomoc od rządu federalnego nie wydają pełni środków na, na, na tę pomoc. Na przykład na pomoc biednym rodzinom. On tam podaje, że na przykład Tennessee, które ma bardzo wysoki odsetek dzieci w ubóstwie, jednocześnie ma odłożonych 700 milionów dolarów z federalnych programów pomocy na, na walkę z ubóstwem. I to zgoda, to jest ciekawe. To się wzięło z tego, że za czasów Billa Clintona doszło do wielkiej reformy. Zapomóg i w ogóle systemu opieki socjalnej i państwa opiekuńczego. No i jakby to nie rząd federalny teraz zdziela pieniądze, tylko oddziela, daje je stanom i stany same lepiej mają wiedzieć, na co będą wydawać. No tylko jak się okazuje, stany często po prostu nie chcą wydawać na pomoc biednym albo pod pozorem pomocy biednym fundują jakieś zupełnie inne, niezwiązane z tym rzeczy, już nie pamiętam dokładnie. O czym on tam pisze, ale pamiętam, że były jakieś obozy biblijne na przykład, czy coś innego. No, organizacje antyaborcyjne dostawały tak. też pieniądze na przykład tak, na walkę z biedą. No i, i, i dlatego później na papierze nazywa się, że na zapomogi dla biednych czy na pomoc biednym idzie mnóstwo pieniędzy, ale jak popatrzeć, no to właśnie w Mississippi, Missouri, Tennessee i tak dalej, mnóstwo tych pieniędzy idzie na coś zupełnie innego, tylko jest zaksięgowanych jako pomoc biednym. No tak, ale zobacz to teraz, co mi się mniej podobało. Po pierwsze, to jest ta teza, w której on wzywa, że powinniśmy się stać abolicjonistami biedy i że wszystkie nasze takie że to my wszyscy, to znaczy ci nie biedni, ta klasa średnia, bo że najbogatsi to wiadomo, ale także my, ci przeciętni ludzie, przyczyniamy się do trwania tego systemu, bo z tego korzystamy. Bo my, mamy tanie produkty yy, i jest nam dobrze. No tak, no bo jak na przykład nie podnosi się pensji minimalnej, no to owszem, to jest z korzyścią dla przedsiębiorstw, z korzyścią dla tak itd., itd., ale też z korzyścią dla klientów, którzy dzięki temu mają niższe ceny. No, i to samo jest oczywiście z, z tymi zapomogami czy z tymi ulgami od, na, podatkowymi na domy. Więc to jest już klasa posiadająca domy. Dla nich oczywiście dom to jest często podstawowe dobro i w ogóle obniżenie wartości domu to jest największa, najgorsza rzecz, jaka się może wydarzyć w życiu. W związku z tym będą opierać się, jak już Państwu mówiliśmy, temu, żeby zbudować tanie, tanie budownictwo. I tutaj bardzo ciekawe jest, co pisze Desmond, że znacznie częściej. Może nieznacznie, ale częściej demokraci się temu sprzeciwiają niż republikanie. Tak przynajmniej wynika z badań, że republikanie częściej są gotowi zbudować tanie budownictwo socjalne w swojej dzielnicy niż zamożni demokraci. Co by zresztą pasowało do tego, co mówiliśmy Państwu o Kalifornii, na przykład, prawda? o Los Angeles i o San Francisco. Ale że w ogóle bieda się opłaca części. Klasy, dużej części klasy średniej, utrzymanie tego stanu, no bo to inaczej jest gra trochę o zerowej, to znaczy jeśli tamtym będzie lepiej, no to nam będzie gorzej, no bo obniżą się nasze ulgi podatkowe, nasze, nie wiem, to co zbieramy na pieniądze na edukację dzieci i tak dalej, i tak dalej. No dobrze, tylko to w takim razie, jakie jest tego rozwiązanie, to, że. No i tu jest dostanie... faktycznie gorzej, tu jest faktycznie się zgadzam, że jakby to rozczarowująca jest końcówka tej książki, to znaczy po tym wprowadzeniu, dlaczego jest źle, to potem to, co robić, to to, co robić nie jest przekonujące. No właśnie, bo, on, no bo problemem jest zablokowanie systemu politycznego, który nigdy ci nie uchwali pewnych e, rozwiązań, które mogłyby pomóc w, roz, w, w walce z tymi problem, problemami, o których Desmond pisze. Ja mam także takie wiesz, wątpliwości do takiego wezwań, byśmy zawsze sprawdzali, jakie fi, z jakimi firmami mamy do czynienia e, i czy na pewno na przykład bank, z którego korzystamy, nie świadczy takich usług e, zdzierających pieniądze z biedy. No bo to są utopijne wezwania, w tym sensie, że przeciętny człowiek nie może się zastanawiać i w sklepie, i w banku, i na każdym kroku, czy każda jego konsumencka decyzja nie przyczynia się do e, czyjejś krzywdy. Tutaj powinno wchodzić, powinny wchodzić rozwiązania systemowe, rozwiązania legislacyjne, a on nie mówi o tym, bo może nie chciał o tym mówić, ale tego brakuje jak pokonać kryzys, który pozwoli, znaczy kryzys, który nie pozwala, Poważnych reform w Stanach Zjednoczonych wprowadzać. Tak, no ta część, co robić, to jest taka utopijna i taka troszkę żeby wszystkim było dobrze. No, jakby co zrobić, żeby było lepiej? Zróbmy razem, żeby nie było źle. Znaczy, no to rzeczywiście jest rozczarowująca końcówka dobrej moim zdaniem książki, która wiele wyjaśnia, zwraca uwagę na nowe rzeczy, mi przynajmniej otworzyła oczy na parę rzeczy, o których wcześniej nawet nie pomyślałem, ale to zakończenie jest słabe. Znaczy, On mówi, że trzeba stworzyć koalicję, uświadomić sobie wspólny interes o tym, że bieda jest nieopłacalna, przy czym to się trochę kłóci z tym, co on pisze wcześniej, że bieda... Istnienie biedy jest opłacalne dla części Amerykanów, to nie małej części. No więc jak Chcesz na tej podstawie stworzyć koalicję ludzi, która zrozumie, że bieda się nie opłaca, skoro się właśnie opłaca. No bo widzisz, tu jest logika indywidualnego zysku i logika większego dobra społecznego. Ona się nie opłaca w tym sensie, i tutaj pełna zgoda, że potencjał wielu ludzi, którzy są biedni, a nie mają możliwości w związku z tym realizować swoich talentów, czy na przykład uzyskać odpowiednie wy, odpowiedniego wykształcenia, no to oni nie, nie dadzą społeczeństwu tego, co mogliby dać i nie wytworzą też takich w takich kategoriach czysto pieniężnych nie założą. Firmy, nie będą prowadzili jakiejś działalności, która mogłaby się przyczynić do wzbogacenia społeczeństwa. W tym sensie ma rację, tylko właśnie to jest ta logika indywidualna i społeczna. Ale jest tam jeszcze jedna rzecz, która, z którą ja mam problem, bo ona. Wydaje mi się kolejną sprzecznością, to znaczy on w jednym miejscu pisze o tym, że na przykład jedną ze strategii przełamywania prób uzwiązkowienia, no bo jedną z recept powinno być też odbudowanie związków zawodowych w Stanach Zjednoczonych, no ale on pisze, że firmy skutecznie przeciwdziałają próbom uzwiązkowienia, zwalniając pracowników, zastępując ich nowymi. No okej. Okay. No to kim są ci nowi pracownicy, którymi zastępują zwalnianych? No to są bardzo często, proszę Państwa, świeżo przybyli imigranci. Nierzadko to są także dzieci, o czym Państwu opowiadaliśmy w odcinku o. O pracy dzieci i taki imigrant, który jest, szczególnie jeśli przebywa na terenie Stanów Zjednoczonych nielegalnie, zgodzi się na dużo gorsze warunki niż obywatel Stanów Zjednoczonych i można taki wyścig w dół prowadzić. A z drugiej strony, w innym miejscu książki jest powtarzana ta, ta teza, że migranci absolutnie nie wpływają na obniżenie. Standardów pracy w Stanach Zjednoczonych. Wydaje mi się, że to jest jednak, jednak sprzeczne ze sobą, no bo, no bo kimś tych ludzi się zastępuje w, w tych takich prostych pracach, czy niewymagających wielkich kwalifikacji, i to bardzo często są migranci. Więc wydaje mi się, że podejście do problemów na rynku pracy bez jednoczesnego wzięcia pod uwagę kwestii migracyjnych jest no, niepełne, mówiąc najdelikatniej. No, i rzeczywiście nie mówi, jak stworzyć taką koalicję, która. właśnie koalicję abolicjonistów biedy. No i to nas dobrze prowadzi do ostatniej książki, o której Państwu dzisiaj opowiemy. Książki Timothy'ego Schenka, Realigners, Partisan Hacks, Political Visionaries in the Struggle to Rule American Democracy. Długi podtytuł. Wydanej przez Farrar, Strauss and Giroux w tym roku. Trudny tytuł do przełożenia, no bo. Realigners, no to jest. Hmm, osoby, które zmieniły system. No. no, jacyś wywrotowcy trochę, ale to nie są wywrotowcy, bo to są tacy ludzie, którzy ułożyli ten system na nowo. No właśnie. Bo to jest historia osób, które próbowały. Skuteczniej lub mniej skutecznie zmienić system, dokonywały przemian w ramach istniejącego systemu, właśnie przede wszystkim poprzez tworzenie koalicji, tworzenie nowych koalicji w ramach tego systemu. I oczywiście wyjąwszy siłowe rozwiązanie, żeby dokonała się zmiana w systemie demokratycznym, no to trzeba wygrać wybory i stworzyć nową większość, żeby zmienić ten system. A do tego jest potrzebna jakaś reorganizacja istniejących interesów, połączenie tego, co jest pozornie niepołączalne, no i tutaj wybór szenka tych osób jest ciekawy, bo tam pewnie ma prezydentów, co wydawałoby się jest takie najważniejsze, najważniejsze postaci. jest Martin Van Buren z prezydentów, no ale jest, to jest James Madison i jest Obama. Ale, tak, Obama ale to jest jako przykład klęski. Obama jako przykład klęski, Van Buren z właściwie opowieścią o tym, co robił Van Buren wcześniej. I dla mnie to był bardzo ciekawy rozdział, bo Martin Van Buren, no dobra, był taki człowiek w XIX wieku. Wiele o nim nie pamiętam. Poza tym, że ciekawostka w stylu pastusiaka. Pierwszy, czy jedyny prezydent, którego rdzennym językiem, czy matczynym językiem, ojczystym językiem nie był angielski, tylko holenderski. Nauczył się angielskiego dopiero jako dziecko. Koniec ciekawostki. No i Martin Van Buren, jako taki pierwszy boss partyjny, który tworzy partię w taki sposób nowoczesny. I to jest naprawdę bardzo ciekawa opowieść. Owszem, są tam. Inter... Znaczy, dla mnie ciekawe były opowieści o tym, jak na przykład łączyć. Jak tworzysz koalicję wyborców, co wydaje się z pozoru niemożliwe, jest jak łączenie ognia z wodą, czyli białych rasistowskich robotników i czarnych wyborców. Jak połączyć te dwie, czy przeciwników niewolnictwa, jak połączyć te dwie grupy? I okazuje się, że można. I można było stworzyć takie hasła, no bo abolicjoniści są przeciwko niewolnictwu, uważają, że to zło i moralnie niedopuszczalna rzecz ale na przykład biali robotnicy, którzy absolutnie nie chcieli, żeby czarni uzyskali prawo głosu, czy, czy nie mieli żadnych jakichś takich ambicji progresywnych, protestowali przeciwko niewolnictwu, dlatego że to była darmowa siła robocza, która podkopywała ich pozycję na rynku i można było w, w ten sposób do nich mówić i próbować przedstawić tych wielkich właścicieli niewolników jako taką elitę władzy i pieniądza, która tę swoją pozycję wykorzystuje do tego, żeby przeciętnego, zwykłego, szarego człowieczka zgnieść i ma, i ma tę przewagę właśnie w postaci dormowej siły roboczej. To mówisz o rozdziale poświęconym Charlesowi Sumnerowi i, i o tym, jak stworzono radykalnych republikanów, czyli tych republikanów z czasów Lincolna abolicjonistów i to też rzeczywiście jest świetny rozdział I, i później z tych wczesnych podobał mi się jeszcze rozdział o Marku Hanie to był taki jakby kolejny boss partyjny tym razem republikański, ale właśnie odpowiedzialny za to, że partia republikańska przestała być partią abolicjonistów i równych praw czarnych tylko stała się taką partią trochę jaką znamy dziś znaczy partią wielkiego biznesu i tam też są jakby połączenia niepołączalnych rzeczy, no, tylko że to są wszystko przykłady z XIX wieku i tam powiedzmy przełom XIX-XX wieku Gorzej jest z wiekiem XX, kiedy, kiedy szank się zbliża do, do naszych czasów. Tutaj najciekawszy wydał mi się ten, te dwa rozdziały: o sukcesie i o klęsce. To znaczy, Phyllis Schlafly jako przykład sukcesu, oczywiście, i Barack Obama jako przykład klęski. No bo Schlafly, a tutaj Państwu wielokrotnie mówiliśmy, bo moim zdaniem to jest jedna z najważniejszych postaci w, w ogóle w we współczesnym konserwatyzmie amerykańskim. I osoba odpowiedzialna właściwie za to, że partia republikańska ma taki kształt, jaki ma dzisiaj. I widzę, że tutaj Timothy Schenk się ze mną zgadza. Albo ja z I pokazuje, jak Szlafli, tworząc koalicję, łącząca ze sobą trudne rzeczy, by dokonała naprawdę niemożliwego i, i w ogóle, jak prawica ma jakąś taką większą tolerancję na różnorodność w swoim gronie. To znaczy, jeśli jest cel, który oni widzą i który jest dla nich bardzo, bardzo istotny to drobne różnice między nimi, albo nawet nie takie drobne, schodzą na dalszy plan i można to jakoś przeboleć. To jest trochę, też podobnie, jak nie wiem, czy czytałeś tę książkę końskiego chłopcy o Konfederacji. Jeszcze nie. No to tam jest to samo. Znaczy on też o tym pisze, że pada takie stwierdzenie, że zaskakująca jest pluralizm myśli w, w, na prawicy. To znaczy nie zgadzamy się co do wielu, wielu zasadniczych rzeczy, ale ponieważ łączy nas jeden wspólny cel. A niestety u lewicy... Często wygrywa takie, jakby to powiedzieć, inkwizytorskie myślenie, że najgorsi są po prostu mięszewicy i po prostu różnimy się może w drobnej kwestii, ale nie odpuścimy i po prostu zależniemy was. Ale wiesz, co, to, to tak było o, w, w czasach, które on opisuje, może za, za Phyllis Schlafly, ale czy tak jest nadal? No wiesz, mi bliska jest ta teza Ezry Kleina, który mówi, że o demokratach mówi on, że kiedyś. Mówiono, że demokraci się zakochują, a republikanie się dyscyplinują. To ładnie brzmi po angielsku. Democrats fall in love, Republicans fall in line. Ale on mówi, że teraz tego już nie widać, że to demokraci są tą partią bardziej zdyscyplinowaną, która chociaż ma to skrzydło lewicowe, no to potrafi w sposób uporządkowany swoje problemy rozwiązywać i to nie wyłazi tak bardzo na powierzchnię, jak w przypadku Republikanów. Patrz chociażby proces zatwierdzania Kevina McCarthyego na spikera. No dobra, ale nie wiesz, jak będą wyglądały przyszłoroczne wybory prezydenckie, czy właśnie nie nastąpi właśnie rozdrobnienie demokratów. Już mamy dwóch kandydatów poza Bidenem, którzy bardzo, Jest Cornel West, ultralewicowy kandydat, który już... Kandyduje w ogóle jako niezależny i może odebrać głosy Bidenowi, bo Biden jest nie dość progresywny, z czym oczywiście można się zgodzić. I jest Robert Kennedy, który nie wiadomo, czy nie wystartuje jako kandydat niezależny, a jak doskonale wiemy, choćby z 2016 roku te 2% głosów, które wtedy zdobyła Jill Stein. To spokojnie jest coś, co może odebrać demokratom zwycięstwo. I też, jakby patrzysz na badania opinii publicznej, no to znowu republikanie mogą nie lubić Donalda Trumpa, część republikanów, ale na pytanie, czy na niego zagłosują, jeśli będzie nominatem, jasne, zagłosujemy. A u demokratów, czy lubicie Bidena, no nie za bardzo. A jak będzie nominatem, no to zobaczymy. Obawiam się, że tutaj wciąż jest ten problem, że republikanie znacznie bardziej się potrafią jednoczyć, kiedy widzą szansę na wygraną i łączy ich wspólny cel, a demokraci są znacznie bardziej podzieleni. Ale obym się mylił. No dobrze, wróćmy jeszcze do książki. Ja mam podstawową, podstawowy problem z nią taki, że moim zdaniem ona nie spełnia obietnicy, którą daje we wstępie autor, no bo właśnie mamy poznać tych ludzi, którzy mieli taki fundamentalny wpływ na przemodelowanie tego systemu czy układu sił w polityce, a ostatecznie kończy się moim zdaniem na takich krótkich biografiach, niekiedy ciekawych i niekiedy nieoczywistych postaci, ale właściwie na tym się kończy. To znaczy, możesz się dowiedzieć czegoś o Marku Hanie, czy jego córce i to są fajne, ciekawe rozdziały, ale na przykład ten rozdział o Obamie, no to, no to, to mniej więcej wiadomo. Że to ma być rozdział pokazujący właśnie klęskę tego pomysłu. No dobra, a, tego... a po Obamie masz ostatni rozdział, w którym jako wzór działania jest marsz na Waszyngton z 1963 roku. No, no takie, no wiem, troszkę starożytne w wzorce. Ale w tym sensie też, że, że czy naprawdę Marsz na Waszyngton rozwiązał wszelkie problemy, stworzył jakąś nową, trwałą koalicję, która pozwoliła, sprawiła, że Martin Luther King mógł zawiesić buty na kołku i, i iść do domu? No nie, jak gdyby zginął walcząc nadal o, w no, o, o swoim niemaniu większą sprawiedliwość. Więc wiesz, no nie mam takiego poczucia, że ona mi ta książka, poza tymi właśnie oddzielnymi, takimi silosowymi, mam wrażenie, rozdziałami. Coś pokazała, więc to takie rozszerzone wpisy z Wikipedii. No, tu troszkę jesteś okrutny, ale zgadzam się, że tutaj nie ma, nie ma tej odpowiedzi, co zrobić, żeby wygrać, żeby stworzyć koalicję. Natomiast te kilka historii z tych tam dziewięciu, które są bodajże, które są wymienione, kilka, zwłaszcza tych XIX-wiecznych, jest naprawdę ciekawych, gorzej, jak mówię, jest w wieku XX. Ale i tak polecam, bo mnie ta książka zaciekawiła i ona na pewno nie wyjdzie po polsku, bo po co? Więc, jeśli ktoś chce, no to proszę sobie sprowadzić książkę Realigners. Ale tak naprawdę to polecamy najbardziej książkę Imperium Bolud, no bo ona jest po prostu na półkach w księgarniach. Można kupić i naprawdę warto, bo no naprawdę, wszystko to, co lubię o w książkach serii amerykańskiej, wydawnictwa czarne, to tam jest i to jest pewnie jedna z najlepszych, jaka się ukazała od dawna. Ale jak są wśród naszych słuchaczy, tacy, którzy nie lubią czytać, tak jak poszperają dobrze w, w serwisach streamingowych, to znajdą filmy dokumentalne, a niedługo mają się też ukazać fabuły, które oparte są właśnie na, na tej historii rodziny Saklerów. Ale ja oglądałem jeden z tych filmów dokumentalnych, w którym też radę Kip występuje, i on to nie jest pełne. To znaczy, to jest. Podobna rzecz, wiele z informacji, które są w książce, jest też w tym filmie, ale jest niepełna. Na przykład cały ten wątek Artura Saklera nie, nie był szczegółowo omawiany, więc ta książka jest tutaj na pewno bogatsza. Ale ty mówisz, żeby po... słuchacze sięgnęli po Imperium Bólu, ale a gdzie powieść, Panie Piotrze? A gdzie powieść? No, a przecież Łukaszu, na rynku Bulu. To ma czas są... na czytanie powieści. Ale przecież na rynku świeżynki i to w doskonałych tłumaczeniach. Proszę Państwa, niedługo ukaże się też książka Światłość w sierpniu Williama Faulknera, którą Piotr tłumaczył. Ja jestem w trakcie, więc nie mogę jeszcze powiedzieć. Na pewno nie zaspoiluję zakończenia, bo jeszcze do niego nie dotarłem. Jestem dopiero na trzysetnej stronie. Kolejna długa książka. Ja nie wiem, czy to nie można krócej pisać. Na zachodzie bez zmian to jest dobra książka. Krótko, szybko i... Na temat, ale można też sięgnąć po Faulknera. No ja przede wszystkim czytam, nie jestem żadnym znawcą, nie będę się wymążał na temat Faulknera czy literatury amerykańskiej. Ale kurczę, to musiało być trudne w tłumaczeniu. To no, znaczy, tak. jest. <gry> język, jakim to jest pisane, jest z jednej strony fascynujący, z drugiej, momentami bardzo trudny. Z trzeciej to nie wiem, jak wymyślałeś te niektóre słowa. No to było największe wyzwanie translatorskie w moim życiu, i też zwieńczenie projektu, czy może początek projektu, o, którym, o który zabiegałem od bardzo dawna, bo o to, żeby wznowić Folknea na rynku wydawniczym polskim w nowych przekładach, takiego odświeżonego Folknea, w ogóle w jakimś innym, w innych przekładach niż te, które mamy. Na to chodziłem po wydawnictwach od lat i dopiero. Dwa lata temu zgodziło się wydawnictwo Znak, no i światłość w sierpniu, która ukaże się w sierpniu 20 któregoś bodajże, jest początkiem cyklu. To znaczy, ukażą się jeszcze co najmniej dwie inne książki Faulknera w przyszłym roku, a może więcej, jeśli okaże się to sukcesem. Zachęcam Państwa do czytania Faulknera, bo to jest mój absolutnie ulubiony autor, taki amerykański. Chciałem powiedzieć amerykańskiej klasyki, ale nie wiem, czy w ogóle nie mój ulubiony pisarz amerykański. To jest fantastyczna literatura, która wpłynęła na mnóstwo ważnych pisarzy XX-wiecznych i XXI-wiecznych. Vargas Ayose, Olga Tokarczuk, no naprawdę mnóstwo, mnóstwo pisarzy. I to jest naprawdę nie tylko ważne z punktu widzenia Literatury, ale to po prostu też świetna powieść, świetna książka i bardzo, ale to bardzo współczesna, mimo że ma już, no, prawie 90 lat. A to kiedy ona wyszła? W 1932. Naprawdę? No to tak, to ja nie sprawdzałem, ale zastanawiałem się, gdzie umieścić, w jakim czasie te, te akcje, ale jest ciekawa, jest. No ja przede wszystkim zwracam uwagę na ten język, który jest taki gęsty, plastyczny, jest tam kurz, pył, napięcia rasowe, gorąc niesamowity, południe Stanów Zjednoczonych. No warto, chociaż dać temu szansę. Ja nie, nie to nie jest mój styl pisarski pewnie, ale. Nie żałuję, że po nią sięgnąłem i na pewno niedługo skończę. No i to by było na tyle. Dziękujemy Państwu za ten miniony rok, za sezon podcastu amerykańskiego. Żegnamy się z Państwem, idziemy na zasłużone wakacje i widzimy się we wrześniu. Do usłyszenia. Do usłyszenia.